Witam serdecznie. Nazywam się Ela i razem z moją koleżanką Małgosią opowiemy Wam dzisiaj o szkołach OASEN, które znajdują się w Norwegii. Małgosiu, Twój syn chodzi ze szkoły OASEN. Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego wybrać właśnie tą szkołę, a nie szkołę komunalną? Uważam, że jest to świetna alternatywa dla szkoły publicznej, która robi program szkoły publicznej. tak? Przekazują też wartości chrześcijańskie, które są bardzo ważne w życiu. Okej. Okay. Czy do tej szkoły oasen chodzą tylko i wyłącznie chrześcijańskie dzieci? E nie, do tej szkoły oasen mogą chodzić e, dzieci różnych wyznań. To nie jest jakiś tam problem, ale e, nauczyciele wyznają, e, wyznają chrześcijańskie wartości. Super. Czy jest coś jeszcze, co odróżnia szkołę oasen od innych, od takich komunalnych szkół? Tak, myślę, że to, że są klasy małe, gdzie każde dziecko jest w tej klasie ważne, gdzie nauczyciel przykłada bardzo dużą uwagę dla każdego dziecka i poświęca mu tyle czasu, ile dziecko potrzebuje. Czyli możemy powiedzieć, że dzieci w tej szkole traktowane są indywidualnie. Tak, oczywiście. Czy możesz też nam opowiedzieć, jak ty, jako rodzic, i twoje dziecko odnaleźliście się w takiej norweskiej szkolnej rzeczywistości? Tak, my zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Fabian chodzi tutaj do pierwszej klasy, bardzo sobie dobrze radzi. Zaczął szkołę bez języka norweskiego, tak? Okej, okay, czyli dostaliście dużo pomocy, wsparcia na samym początku? Tak, tak. Nauczyciele dali nam duże wsparcie. Bardzo poradzili sobie świetnie z tą sytuacją. Dostaliśmy wsparcie od nauczycieli, od dzieci z klasy i od, na, od rodziców. Ja osobiście bardzo polecam tę szkołę. Jest super. Czyli tak, koleżanka poleca tą szkołę. Mój synek w przyszłym roku zaczyna o asen również. Także obydwie serdecznie polecamy. Dziękujemy.